Siemanko, jestem Lucek, a to jest Spin Tires, moi drodzy. Zapraszam was na kolejny ekscytujący gameplay z tej gry. I wiecie co? W życiu każdego trackera, który podróżuje po tajdze stylizowanej na rosyjską, dochodzi taki moment, kiedy dorobił się naprawdę dużej kasy, dostarczając drzewo i jakimś dziwnym trafem trafił na żyłę złota, czyli ropy. I moi drodzy, kupuję sobie Sesto Elemento. Ale co? Kupuję sobie Sesto Elemento i okazuje się, że no daleko w tej tajdze rosyjskiej tym samochodem nie zajedzie. Samochodem, który ma prześwit normalnie około 9 cm. Więc samochód, no niestety, musiał przejść trochę modyfikacji. I wygląda on tak, po przeróbkach. Więc mamy tutaj do czynienia z wyścigowym Sesto Elemento, ale wyścigowym na bezdroża. I czy to w ogóle jeździ? Jeździ. I to nawet całkiem dobrze. No dobra, dosyć tych żartów. Jest to mod. Jechałem na hamulcu ręcznym. Się dziwię, dlaczego nie mogłem dobrze jechać. Jest to modyfikacja i będziemy ją dzisiaj sobie testować. Będziemy testować na kilka sposobów. W kilku konkurencjach jakby. Czyli tak. Sprawdzimy, jak samochód, w trzech konkurencjach. Sprawdzimy, jak samochód spina się pod strome zbocza. Jak radzi sobie w gęstym, naprawdę super gęstym błocie oraz jak będzie pokonywał dość głębokie rzeki, nie rzeki, wody ogólnie i jak sobie ogólnie ten wóz będzie z tym radził. Niestety pojazd, który tu widzicie, nie posiada, nie ma możliwości podczepienia czegokolwiek. Nie ma też wyciągarki, z tego co widzę, ani nie możemy do niego nic podczepić. I jest to największy jego minus. I wiecie co? Jeden z niewielu, jaki znalazłem. Bo naprawdę pograłem sobie chwilę tym, nie wiem, czy to jest auto, czy to jest samochód, czy co to kuźwa jest. Pograłem sobie trochę tym monstrum. I naprawdę jest to niezła zabawa. No dobra. Kto by tam jeździł takim wozem po drogach? Zobaczmy najpierw. Dojedziemy sobie w jedno miejsce. O rany. Jeszcze nie włączyłem AWD. I zobaczymy, jak sobie poradzi z kolejnymi przeszkodami. Tutaj mamy taki tor testowy, można powiedzieć. To tak na przymiarkę tylko. Zobaczymy, jak radzi sobie z najgorszym gównem, jakie może być w Spin Tires, czyli przejeżdżanie przez konary drzew. Jak na razie spoko, bez włączania AWD, przejechałem sobie tutaj. I zobaczmy. Tu jest zawsze lipa. Spróbujemy się wkopać jak najbardziej. Włączę AWD, żeby się jeszcze mocniej tutaj zakopać. Ok, trochę do tyłu, żeby było git. Zawsze w takich głazach jest najtrudniej. Najgorzej, co może być. Dobra. I wkopaliśmy się ekstra. No, powiem wam, że prawie to Sesto Elemento wygląda jak w pierwotnym kształcie, czyli po prostu bez tych kół. Ogólnie modyfikacja sama w sobie jest świetnie wykonana, bo nawet jadąc sobie po jakichś tam nierównościach, całe to zawieszenie doczepione do tego Sesto Elemento chodzi. Wszystko tutaj działa, kołysze się, każdy, nie wiem, amortyzator czy element zawieszenia. Nawet widać fajne te strumienie ciepłego powietrza z rur wydechowych. I fajnie ten samochód brzmi, ten dźwięk jest troszeczkę zmodyfikowany w stosunku do standardowej wersji gry. Okej, mamy włączone AWD, wyłączony no teraz wyłączyłem AWD, wyłączyłem blokadę dyferencjału, więc samochód powinien jechać bardzo słabo i zobaczmy, czy się z tego gówna wydostanie. Mamy napęd tylko naprzód, co jest dość dziwne. Zobaczymy, wsteczny. Jest lipa. A spróbujmy na manualnej. Da się wbić jedynkę plus.
Udało się. Ale niewiele to dało nam właściwie. Mogę spróbować teraz włączyć albo blokadę dyferencjału. Nic to nie dało. Ktoś mi pisał w komentarzu, abym próbował na wolnych obrotach startować, wyjeżdżać z błota. To jest dobra metoda, oczywiście, ja się z tym zgadzam. I trzeba tak powoli, powoli, powoli. I to naprawdę zdaje egzamin, tego może nie widać na pierwszy rzut oka, ale trzeba być cierpliwym. I czasami naprawdę na takich wolnych obrotach daje się wyjechać z mega grząskiego błota. Nie? I pewnie po 8 godzinach takiego tutaj mielenia, bawienia się, bym wyjechał stąd bez problemu. Ale to jest sesto elemento i my nie będziemy się w takie gówno bawić. Włączamy AWD i wyjeżdżamy stąd. Tak jest, moi drodzy. Tu nie ma przelewek. Tak wygląda sesto elemento, więc absolutnie chyba z każdą przeszkodą sobie tutaj radzi po prostu perfekcyjnie ten wóz. Zakopałem się nieźle. O proszę. No dobra, kolejny test. Jeden test przeszło sesto elemento no, chyba perfekcyjnie, ale kolejny test, czyli woda. Ja tutaj zerknę sobie tylko na mapkę. Moglibyśmy, no tak, tutaj w morze jak wyjadę, to wiadomo, że się utopię. Więc nie będziemy tego robić, po prostu pójdziemy sobie... What the fuck? Znikaj ty, znikaj. No, ach. Co? Nie chcę znikać? Chwileczkę. Popsuło mi się, a dobra. Wycofamy sobie tu. I pojedziemy na to takie wielkie jeziorko. To będzie nasz taki obszar testów, również dla innych pojazdów, które będę może testował w przyszłości. No, ale teraz przetestujemy sesto elemento. Nie będę wyjeżdżał tutaj na te głębokie wody, bo tam już jest morze i samochód po prostu... To nie jest zombie, on nie będzie sobie... Zobaczcie, ale tutaj przy okazji mamy dość fajne strome zbocze. Więc skoro już tu jesteśmy, wykonajmy ten test trzeci, można powiedzieć. Tak? Ups. Dobra. Podchodzimy do testu trzeciego. Mam mało paliwka, ale powinno wystarczyć. Oj, zakopałem się. O, dobra. I uwaga. O, proszę bardzo. Jest problem. Brakuje nam jeszcze jednej pary kół. Nieźle. Ja myślę, że da się tu podjechać spokojnie. Tylko trzeba zrobić jeden zabieg. Nie ma się gdzie rozpędzić, niestety. Dobra, ja wam pokażę. O! Nie, wydostanie się spokojnie. Trzeba się troszeczkę jakby rozpędzić. Ach! Trochę przesadziłem z tymi obrotami. Jest za grząskie błoto. Więc muszę jednak włączyć jedynkę. I powoli, powoli, powoli. Teraz. I uwaga, co się stanie? Aj, troszeczkę nie zdaję to egzaminu. Jak widzicie, ten samochód za duże obroty tutaj generuje. Za duże obroty podaje na koła i strasznie szybko się zakopuje. Więc niestety musimy spróbować powoli, ale zaraz. To nie jest strome zbocze. Strome zbocze jest tutaj. Tutaj by się na pewno wydostało. Ale spróbujmy tu. I teraz troszeczkę pod kątem. Oj, nie uda się tak pod kątem chyba. Czy się uda? Moment, nie, tak to nie może być. Musimy tu podjechać. Uwaga! No tutaj podjechało bez problemu, ale to chyba nie było to, co ja chciałem podjechać. Jeszcze tutaj mamy jedną taką skarpę dosyć konkretną. Ogarniemy sobie ją. Powoli. O, ta jest chyba bardziej stroma, więc jeszcze tą trochę tu pomęczymy i zobaczymy, jak to pójdzie.
Powoli, powoli. Oj. Kurde. Jest, podjechało. Dobra, super. Czyli też można powiedzieć test zaliczony. Chociaż troszeczkę tutaj już brakowało tej kolejnej pary kół, że tak powiem. Bo tutaj mamy niestety tylko 4x4, tak? Tylko i aż, można powiedzieć. No dobra, ale tu jest już spore jeziorko. No i sprawdźmy. What the fuck? Jaka łódź podwodna. Ja pierdzielę. Ej, tylko 228 uszkodzeń na 2200. To jest naprawdę imponujący wynik. Myślę, że dla takiego przeciętnego Rosjanina, który dopiero co znalazł złoże ropy, taki samochód dojazdowy do, nie wiem, pracy, nie wiem, po jakieś bułki czy coś, powinien wystarczyć. Teraz wjechałem na autostradę, więc nie będzie tutaj problemu dla Sesto Elemento. Już włączyłem czwórkę, aż normalnie podskoczył cały samochód. No i zwróćcie teraz przy okazji uwagę na to, jak to wszystko tutaj ładnie chodzi, tak? Te sprężyny, zawieszenie. Wszystko jest naprawdę bardzo ładnie wykonane i robi to świetne wrażenie. Oczywiście mod sam w sobie wygląda na pierwszy rzut oka dziwnie, no bo Sesto Elemento kojarzy nam się z samochodem nisko zawieszonym. Przecież jest aerodynamiczny, te nadwozie jest aerodynamiczne, ale słuchajcie, ja tu widzę chyba wyciągarkę. No zobaczmy. Jest wyciągarka, to czemu ja powiedziałem, że nie ma? Jest wyciągarka, tylko ja nie wiem, ona chyba tu nie jest potrzebna w ogóle do niczego, tak naprawdę. Ona sobie jest, bo jest. Chwileczkę, czym tu się wyciągało już na padzie? Co? What the fuck? Co to było? Tak się trąbi tym samochodem. Tak się przyciąga. Okej. Ta wyciągarka jest tu niepotrzebna, ja powinienem... nie wiem, to drzewo rozwalić tym autem. Nieźle. Dobra, dobra. Także naprawdę fajna modyfikacja. No niestety bezużyteczna, bo nie możemy przetransportować tym autem drzewa gdziekolwiek tak naprawdę. Ale jeśli musimy gdzieś dojechać do jakiegoś pojazdu, to myślę, że się spisze. No i tak to wygląda. Sesto Elemento, offroader. Naprawdę nie jest zła modyfikacja. Niezły wóz. Tylko tak jak mówię, nie wykonamy nim misji, więc... Tylko i wyłącznie do takiej zabawy. Pokona chyba nie ma takiej mapy i takiego miejsca, gdzie ten samochód by sobie nie poradził. Chociaż czasami, jak mówię, brakuje dodatkowej pary kół. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną w Spin Tires w testowaniu Sesto Elemento totalnie offroadowego, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.